To są Chiny. Dzisiaj będziemy zwiedzać antyczną wioskę Shanwang. Proszę, tutaj mamy piękne bajorko. Jesteśmy w mieście Guangzhou, dzielnica Panyu. Panyu też kiedyś było miastem, a dokładniej w miasteczku Shanwang. To miasteczko liczy sobie ponad 800 lat i jego początki datowane są na dynastię Song. Proszę, tutaj takie klimaty w romantycznych uliczkach. Tutaj można sobie przycupnąć pod drzewkiem pięknym. Tutaj wszędzie w tych uliczkach się odbywają sesje zdjęciowe. Tutaj proszę, piękne dziewczęta pozują. I fotograf się uwija. Panie mówią po polsku. Eleganccy panowie chillują się z papieroskiem pod drzewem. No i wszędzie dziewczęta w strojach. Tradycyjne starochińskie KFC. No taka bardzo turystyczna miejscowość, no ale fajny klimat tutaj jest. Na niedzielę przespacerować się, całkiem spoko. Tutaj okoliczne rękodzieło, to chyba jest pan artysta, tak wygląda przynajmniej. Proszę. To jest fajne. Są czajniczki do herbaty. Proszę zauważyć, jakie są detale. 2004 starym. To jest wszystko wykonane z ceramiki. Proszę, tutaj mamy tradycyjne dla tego regionu ściany z ostry. Tak się kiedyś budynki murowało. Muszle ostry łączy się za pomocą specjalnej mieszaniny, która składa się z brązowego cukru i z papki ryżowej. No i dzięki temu one są wodoodporne, dość szybko wysychają. No i przede wszystkim nie lgną się tam żadne insekty. Teraz zgubiliśmy się, tu już jest turystycznie kierownik. Tak jest. Musimy się zgubić, aby się odnaleźć. Dobra, już się zaczyna robić labiryntowo. W ogóle ci ludzie idą za nami. A tu nie ma wejścia. Ok, idziemy tędy. Mam nadzieję, że... czy nie walimy się komuś do domu, ale tam słyszę, że ta grupa idzie za nami jednak. Bo oni gdzieś skręcili i im nie wyszło, także my robimy za przewodników. Czasami dobrze się zgubić. Natężenie strojów i fotografowie świadczą o tym, że idziemy chyba w dobrym kierunku. O, znowu ta ściana za stryk. Ciekawe, gdzie wyjdziemy. Jest i brama. O, jest ołtarzek z kotkiem. Tutaj na drugim planie widzimy tak zwaną halę przodków rodziny He. Tutaj ogólnie czci się przodków. Dobrze się składa, bo zaczyna padać deszcz. A tam jest zamknięte. No, ale jest daszek. Igę. Jiangduannai, czyli w wolnym tłumaczeniu mleko imbirowe. Okay, to jest taka konsystencja, tam jest imbir na spodzie. Nie wiem, czy to trzeba mieszać, czy nie, spróbujemy. Z mleka bawolego. Dobra, jak ktoś lubi imbir, to bardzo dobre. Smakuje jak budyń imbirowy, coś w tym stylu. Fajne. To danie pochodzi właśnie z tego miasteczka. I to miasteczko z tego słynie. Nie wiem, mam nadzieję, że się nie obsram po tym.